Lubarza Nowickiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przyjechał dziś wicemarszałek województwa śląskiego Krzysztof Klimusz. Budynek ma wkrótce być znacznie rozbudowany, a inwestycja współfinansowana będzie przez władze wojewódzkie. Z przyjemnością jest słuchać o planach inwestycyjnych, o rozbudowie tego ośrodka. Też mogę się pochwalić, że jako województwo z funduszy PFRON dołożymy 3 miliony do rozbudowy tego ośrodka, co naprawdę wspomoże i nauczycieli, ale też pozwoli skonsolidować te dwa ośrodki, ten i Cieszyński. Miejmy nadzieję, że z korzyścią dla dzieciaków. O szczegółach mówi nam Katarzyna Rudek, dyrektor ośrodka. Znajdujemy się w Barzanowicach, w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym, na które otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w 2015 roku. Pozwolenie na budowę obejmowało zarówno remont tego zabytkowego dworu, jak i dobudowę części segmentu B i segmentu C. Na ten moment pozyskiwaliśmy środki i mam ogromną nadzieję, że się udało ten montaż finansowy zrobić na rozbudowę segmentu B w stronę naszego ogrodu sensorycznego. I tam ma powstać nie tylko szkoła specjalna, ale ma być też przeniesiony ośrodek wczesnej interwencji, tak? Tak, tam ma zostać przeniesiona wczesna interwencja, świetlica terapeutyczna, która też jest w Cieszynie na Mickiewicza, zostanie przeniesiona właśnie tutaj do budynku, a w tamtym budynku będzie niepubliczna szkoła podstawowa specjalna. I to pozwoli utworzyć taki kompleksowy bardzo ośrodek. Tak, ja to tak mówię, że my się zajmujemy kompleksowo wsparciem dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin i chcielibyśmy bardzo, żeby to się odbywało w kompleksie budynków dedykowanych właśnie do ich potrzeb. A czy na terenie województwa śląskiego można znaleźć podobne placówki, jak tutaj macie plany utworzyć? Myślę, że tak. Nie wiem, czy na pewno też tak kompleksowo, czyli od narodzenia, bo my się zajmujemy dziećmi od narodzenia, w zasadzie do takiej późnej dorosłości i starości. Ile macie podopiecznych? Trudno to też jest taką jedną liczbą, cyfrą określić, dlatego że w świetlicy terapeutycznej, czyli tam, gdzie są uczestnicy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jest 30 uczestników. Tutaj w Barzanowicach, w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym, w niepublicznej szkole przysposabiającej do pracy i w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej jest 44 uczniów. Natomiast wczesna interwencja obejmuje swoim wsparciem co roku około 1000 dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami lub zaburzeniami wieku rozwojowego, a w stałej terapii jest około 300-400 dzieci. I rozpoczęcie budowy tego ośrodka tutaj ma już ruszyć jeszcze w tym roku, tak? Tak, ma ruszyć w tym roku. Ja mam nadzieję, że ta przysłowiowa łopata zostanie wbita już być może w kwietniu, w maju. Tak, na to bardzo liczę. Natomiast zakończenie budowy jest planowane na wrzesień 2024 roku i myślę, że my ten nowy rok już rozpoczniemy w nowym budynku. Okay. We'll be right back.